Już za chwilę rozmowa z Bogdanem Bojakiem, prezesem Eurocentrum w Piotrkowie. Dzień dobry, przed mikrofonem Beata Chałubowicz-Stachaczek. Zapraszam, na tym się mówi. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Panie prezesie, 7 lat lada moment minie od momentu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej. Państwo jesteście tutaj na rynku lokalnym również prawie 7 lat. Pomagacie ludziom jakoś się tak, jak gdyby, no, zintegrować z tą Unią Europejską. Jakie plusy tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej? Na początek, wiesz, nie jesteśmy starsi niż nasze członkostwo w Unii Europejskiej. To znaczy o ile? A co za sprawą Grzegorza Kozłowskiego między innymi. O ile? To jest o równe 4 lata. My jesteśmy już 10 lat, mam 11 rok swojego istnienia. Czyli co, przygotowywaliście się po prostu do tego? Sama nazwa Stowarzyszenia Integracji Europejskiej miało dać informację społeczeństwu polskiemu, jakie są plusy, jakie są minusy Unii Europejskiej, dlaczego chcemy być Europejczykami. Przecież nie byliśmy zawsze, ale w tym stowarzyszeniu, które powoduje i wzrost gospodarczy, i lęk intelektualny, i możliwość jakby zaistnienia gospodarczego i politycznego na scenie politycznej, na scenie europejskiej. Stąd jesteśmy starsi, ale to fajnie, bo przynajmniej mamy doświadczenie większe niż nasze członkostwo. No ale z drugiej strony dzisiaj zaczęliście być widoczni w momencie, kiedy... Oczywiście, że w momencie przyjęcia do Unii Europejskiej nasza jakby aktywność wzrosła i miała inne trochę zadanie. W pierwszym momencie była to jakby nauka tego, co mamy przyjąć do Unii, a później jakby zestawienie tych faktów. Polska w Unii i Unia w Polsce. Widzi pan plusy? Mówię to specjalnie. Plusy przede wszystkim. Ja muszę powiedzieć, że ten strach, który opozycja w tamtych latach pokazywała państwu polskiemu, że to stracimy pod względem kulturowym, stracimy pod względem gospodarczym, okazał się fałszywym. Ja mówiono, że nam ziemię zabiorą. Tak, no to ja myślę, że to taka specyfika przywiązania do ziemi polskiej jest tutaj usprawiedliwiona, ale to było jakby najważniejszym zadaniem premiera Leszka Millera, który sprowadzał Polskę do Unii Europejskiej, który kończył negocjacje. To właśnie w Kopenhadze te najtrudniejsze negocjacje dotyczyły właśnie Unii Europejskiej, kwot mlecznych, dostępu do ziemi itd., itd. Ale to nie tylko to oczywiście decydowało o tym, czy Polska będzie w Unii, jaka będzie Polska w Unii i co Unia może dać Polsce. Myślę, że w tym okresie ostatnim zyskaliśmy sporo przez te 7 lat. Na przykład? No, powiedzmy od razu, no, spójrz nawet na Piotrków Trybunalski, pewne fundusze, które są z projektów unijnych, to chociażby Trakt Wielu Kultur, to ulica, chociażby ulica Łódzka, to dzisiaj również Stare Miasto, to również, mówiłem o trakcie Wielu Kultur Słowackiego, to również Czarnie Ścieków. Ja myślę, że tutaj mamy z tego wiele innych również korzyści w infrastrukturze. To również te drogi, które żegujemy na euro, które tak nieszczęśliwie jakby troszkę idą, ale mimo wszystko będą. Czyli gdyby nie Unia Europejska, to wielu takich inwestycji nie mielibyśmy. To znaczy, trzeba powiedzieć szczerze, że gospodarczo nie byliśmy aż takim krajem silnym, żebyśmy sami dali sobie radę w pewnych decyzjach, które dotyczą rozwoju Polski. A to nie tylko drogi, nie tylko jakby budowanie nowych domów, nowych dróg, nowych stadionów, ale również cały ten potencjał, również i polityczny, bo i kwestia spraw zagranicznych, kwestia również naszej pozycji na arenie międzynarodowej. Polska była postrzegana jako ten najsilniejszy kraj Europy Środkowo-Wschodniej. I stosunek jakby do przyjęcia Polski w Unii Europejskiej był dość taki nie tyle może sztywny, co wynikał z tego, że budowanie siły Polski w tym okresie no, pokazywało, że z nami trzeba się liczyć. Oczywiście w tej pierwszej wersji, którą krytykowała również opozycja, były to trudne zadania, bo muszę powiedzieć, że kiedy w 1998 roku przejmowaliśmy, po tym wyborach przejmowaliśmy od rządu pana premiera Buzka dalszy ciąg działań akcesyjnych, to z 29 rozdziałów mieliśmy jeszcze 11 do zakończenia w ciągu półtora roku. Czas był oczywiście bardzo krótki, ale najtrudniejsze zadania, które wynikają właśnie z tego dostępu do ziemi, obcokrajowców, z kwot mlecznych, całych dopłat rolniczych. I ten segment decydował o tym, czy nasz partner PSL zgodzi się na Unię, czy się nie zgodzi. To był bardzo trudny okres. Ja muszę powiedzieć, że w grudniu była konferencja w Kopenhadze decydująca i zostaliśmy ostatnim państwem, które jakby podjęło jeszcze negocjacje w trakcie tej konferencji. Oczywiście pan premier Danii, premier Rasmussen, który wówczas przewodniczył Unii Europejskiej, prezydencji europejskiej, wyrażał pewne zdziwienie, dlaczego my nie przyjeżdżamy tylko podpisać dokument, a jeszcze czegoś żądamy. I trzeba powiedzieć, że rząd pana premiera Leszka Millera, łącznie oczywiście z PSL-em i z panem wicepremierem Kalinowskim, do końca walczyli o taką strukturę dopłat, taką strukturę kwot, taką strukturę
układów gospodarczych, które były najkorzystniejsze dla Polski. Panie prezesie, a jak tak z perspektywy tych 7 lat, właśnie mówi pan o tych osobach, które były przeciwne, które się bały Unii. Czy dzisiaj pan spotyka takie osoby, które jeszcze to mówią, znaczy, po co nam to było? Ja myślę, że kiedy w 1951 roku panowie Schumann, Adenauer zakładali w zasadzie początki Unii Europejskiej jako wspólnota węgla i stali, gdzie pierwsze 6 państw, które w II wojnie światowej przeciwko sobie występowały, tworzyły tą instytucję, i też chyba nie byli pewni, że tak się rozwinie w takim sytuacji, jaka jest obecna. Również tutaj nasi przeciwnicy w postaci chociażby LPR-u, PiS-u, części PSL-u, byli bardzo przeciwni temu zjawisku, tej instytucji. Ale myślę, że pewien cynizm polityków polega na tym, że ci panowie pierwsi stawali w kolejce po euro, będą z europarlamentarzystami. Byli pan Wojciechowski i, jeśli pamiętam, pan starszy Giertych. Więc to jest coś, co z jednej strony chciano pokazywać, że rząd pana premiera Bielera rządzi źle i nie wprowadził Polski do Unii Europejskiej. No dobrze, Byłem ale w to taki są moment, takie... że mówiono obalmy Leszka Millera i wejdziemy do Unii Europejskiej. To jest takie, może ja o tym mówię dlatego, że mam przed sobą książkę pana premiera Leszka Millera, Tak to było, która pokazuje całe kulisy, jak przystąpienia do Unii Europejskiej Polski. To wszystkie za, przeciw, to co mogliśmy zrobić lepiej, co gorzej. No tak, tylko że to są jakby, to dotyczy ludzi tych z górnych półek. Natomiast pan się na co dzień spotyka w tej chwili, będąc prezesem Eurocentrum, z ludźmi przeciętnymi. Z ludźmi, którzy przychodzą do państwa, proszą o pomoc. I czy są jeszcze tacy ludzie, którzy mówią, po co nam to było wchodzić do tej Unii Europejskiej? Myślę, że to wynika może z pewnej niewiedzy i chcemy tą niewiedzę uzupełnić, wejść tą lukę i powiedzieć, co jest złe w Unii, może nie złe, co trzeba poprawić. A co trzeba poprawić, co jest dobre. Zdaniem pana? Ja myślę, że Unia jest instytucją jak każde inne i też wymaga pewnych form zmian. Chociażby pamiętamy o traktacie nicejskim, pamiętamy o traktacie lizbońskim, gdzie pewne rzeczy były kontrowersyjne, pewne rzeczy trzeba było inaczej zapisać, niż były proponowane w zapisach początkowych. Myślę, że taką stroną troszkę słabszą jest polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Ostatnie wydarzenia chociażby w Libii pokazują, że jakby nie mamy pewnej koncepcji, jak zachować się w takich zdarzeniach. Więc tutaj jest dużo, dużo do pracy. Myślę, że dla normalnego zjadacza chleba ważne jest to, ile pieniędzy jest w Unii Europejskiej, co z tego mamy, jakie fundusze będą i jakich nie będzie. Ale z drugiej strony mamy jeszcze nie tylko pieniądze, bo przyjemnie jest, kiedy na dowód osobisty możemy przekraczać granice, kiedy w zasadzie możemy samochodem przemieszczać się z kraju do kraju. To jest ten drugi element, który daje ten pozytywny obraz, nie? Więc układ Schengen, który pozwala na takie właśnie funkcjonowanie, że jest zniesiona granica i możemy spokojnie samochodem przyjechać z Polski do Hiszpanii. Mamy jeden pieniądz, jeszcze wprawdzie w Polsce nie mamy, ale to jest piękne w innych krajach, że możemy właściwie tym samym pieniążkiem płacić w każdym kraju. Tutaj na pewno też również ze strony środowisk gospodarczych jakby naciski na wejście do strefy euro, bo to pomaga również w rozwoju samej firmy, w planowaniu inwestycji. Stąd mówię, jest wiele rzeczy do zrobienia w Unii Europejskiej, ale to jest ważne, że to będzie robione przy udziale Polaków. Jeśli w 2004 roku, jak byliśmy w Unii Europejskiej, mieliśmy 27 posłów. Liczba ich 55. Jesteśmy bodajże 5. krajem, który ma pod względem liczby posłów w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Stąd też to świadczy o sile Polski. Proszę zauważyć, że Polska podczas prezydenta Kwaśniewskiego, czy później wychodziła z wieloma inicjatywami, które pokazywały, że nie po to, żeby go z niej korzystać, ale dać swoją myśl polityczną, gospodarczą, i to, co cechuje, myślę, Polaków, pewną konsekwencję. Panie prezesie, pan powiedział 11 prawie lat Eurocentrum. Ja pytam o te 7 lat. Jak pan ocenia pracę pana instytucji, pana firmy? Pomagaliście ludziom? Nie może oceniać, bo... No ale pomagacie ludziom, pomagacie zdobywać pieniądze, projekty. Staramy się, jesteśmy stowarzyszeniem, które pomaga w kwestiach informacyjnych, w kwestiach pisania projektów. Macie również edukację, prawda? Sobie cenimy tę edukację, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej. Ja muszę powiedzieć, że w ostatnim okresie sprawozdawczym zrobiliśmy ponad 140 lekcji w szkołach, w których udział się o ponad 4000 dzieciaków. I te dzieci mają jakąś wiedzę o nim, co się w Unii dzieje, jak można z nimi współpracować, jak się zachowywać, jak być w Unii. I to zawsze być Europejczykiem. Po drugie, staramy się również pomagać i przedsiębiorcom, ludziom indywidualnym, również w pisaniu projektów unijnych. To jest bardzo ważne, bo są pieniądze, które można wykorzystać. My dzisiaj jesteśmy największym beneficjentem tych pieniędzy z Unii Europejskiej, chociaż nie do końca jeszcze je wykorzystaliśmy.
Stąd też to doświadczenie jest ważne, ważne, żeby ludzie pisali projekty i z tych pieniędzy, które są korzystali. Co prawda kończy się ten okres jakby bogatszego napływania pieniędzy do Polski, bo... To co będziecie robić później? Ja myślę, że będziemy robić to samo, tylko kwestią jest oczywiście nauczenie się pewnej konsumpcji tych pieniędzy, które Unia Europejska będzie w naszym kierunku kierowała. Poza tym myślę, że to doświadczenie Polski po 7 latach bycia w Unii Europejskiej też już dało pewien efekt, że wiemy, co warto zrobić, jaki dobry projekt napisać. Wracam do Piotrkowa. Myślę, że tutaj samorządowcy też już wiedzą dokładnie, które projekty mają większą siłę przebicia, które są ważniejsze, które nie. Więc tutaj jakby pewna racjonalna polityka finansowa pozwoli na to, żeby te pieniądze wykorzystać właściwie. Czyli tak jakby wniosek wyciągając jeden, nie żałujemy tego, że jesteśmy od 7 lat w Unii? Nie, nie żałujemy, dlatego myślę, znaczy ja tak mówię, zdecydowanie mówię, jak jako i prezes Eurocentrum i z ludźmi, którymi się spotykam, nie żałujemy, bo chociażby, proszę zobaczyć, jak zmieniła się polska wieś. To jeszcze jest pewien segment, który być może ma wiele do zrobienia, na pewno wiele do zrobienia, bo kwestia chociażby tego, że mamy w Polsce prawie 1 700 000 gospodarstw rolnych, tylko 360 tysięcy produkuje żywność na rynek. No 7 lat to znowu nie jest aż tak długo. Tak, jest więc kwestia pokoleniowa. Na przykład można zauważyć, że za 2-3 lata, jak podają statystyki, około 34% gospodarstw nie będzie komu przekazać. To też pytanie, czy mają to być gospodarstwa jednohektarowe, dwuhektarowe, czy mają być gospodarstwa 50-100 hektarowe. To również to, że ja muszę powiedzieć, że wszystkie środowiska były w jakiś sposób skonsolidowane w działaniach, które spowodowały, przybliżały nas do Unii Europejskiej, bo nawet rozmowy z przedstawicielami Kościoła były tutaj potrzebne. Mieliśmy szereg takich rozmów przed samym referendum. Myślę, że Kościół też wpisał się dobrze w tą całą formułę działalności przedakcesyjnej. Tak na marginesie, podczas spotkania bodajże konferencji w Sewilli, gdzie spotkali się wszyscy przedstawiciele piętnastki poprzedniej i tej dziesiątki, która miała wejść w 2004 roku. Odbyło się takie spotkanie, które nikt nie mówi, ale było to spotkanie trzech najważniejszych religii w Europie. I które zakończyło się takim wspólnym apelem o wzajemny szacunek, wzajemne spostrzeżenie przyszłości. I to też było ważne, żeby zrozumieć, że nie tylko są pewne kwestie bardzo, bardzo polityczne, ale również bardzo społeczne, które Kościół też potrafił zadbać. Panie prezesie, myślę, że po tych 7 latach moglibyśmy jeszcze długo o Unii rozmawiać, ale musimy kończyć. Bogdan Bujak, prezes Eurocentrum w Piotrkowie, był gościem Strefy FM. Piotrków, ja myślę, że będziemy wracać do tego tematu. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich do Stowarzyszenia Eurocentrum na ulicy Dąbrowskiego 20. Tam moje panie pracownice biura na pewno dadzą pewnie więcej informacji. A szczególnie zapraszam w szkoły, bo to jest miła współpraca i myślę, że tutaj warto w tym kierunku inwestować. No trochę to była kryptoreklama, ale przymykamy oczy. Nie. Ja dlatego mówię, żeby po prostu pokazać, że gdzie jesteśmy. Mamy ładny księgozbiór, korzystają już studenci, nasi piotrkowscy. Więc myślę, że to jest pewne jakby działanie dalsze, które pokazuje, że jesteśmy, potrzebni, bo gdyby nikt nie przychodził, to powiedział, to była kryptoreklama, ale ludzie przychodzą. Stąd też podajemy adres, a można było z niego żyć. Zapraszam serdecznie. Bogdan Bujak, a to było O tym się mówi. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.